sobotę na stadionie kolejarza Remak w Opolu rozegrano drugi opolski turniej sponsorów. Na starcie zawodów stanęła cała czołówka krajowych zawodników, m.in. Adam Łabęcki, Roman Jankowski i Zbigniew Krakowski reprezentujący barwy Unii Leszno, a także dwóch reprezentantów Węgier, Zoltan Hajdu i Laszlo Bodi. My z tych zawodów prezentujemy Państwu kilka wybranych wyścigów. Przed nami właśnie wyścig drugi, w którym startuje reprezentant Unii Adam Łabęcki w kasku niebieskim, obok niego w kasku czerwonym Andrzej Musiolik z Rogu Rybnik, w białym Jacek Gomulski, zastępujący w ostatniej chwili Piotra Protasiewicza i w żółtym najbliżej Państwa startuje Robert Savina z Apatora Electrim Toruń. Drugi wyścig opolskiego turnieju sponsorów. Na starcie, powtarzam, od góry Musiolik, Łabęcki, Gomulski i Savina wystartowali. Bardzo dobrze ze startu Musiolik, ale przy krawężniku atakuje Jacek Gomulski i Gnieźnianin jest już na prowadzeniu. Gomulski przed Musiolikiem na trzeciej pozycji. Adam Łabęcki, stawkę zawodników zamyka torunianin Robert Savina. Zdecydowane prowadzenie zawodnika drugoligowego startu Gniezno. Adam Łabęcki wspaniale atakuje przy krawężniku i wychodzi na prowadzenie. Wyprzedza Andrzeja Musiolika, przed nim jeszcze tylko Jacek Gomulski, ale przewaga zawodnika gnieźnieńskiego startu jest zdecydowana. Gomulski przed Łabęckim i Robertem Saviną. Zwycięstwo do mety w tym wyścigu przywozi Jacek Gomulski, drugie miejsce i dwa punkty dla Adama Łabęckiego. Jeden punkt wpisujemy Robertowi Savinie i bez punktu na skutek upadku wyścigu nie ukończył Andrzej Musiolik. Przed nami za chwileczkę trzeci wyścig tych zawodów, na starcie którego zobaczymy dwóch zawodników Unii Leszno. Zbigniewa Krakowskiego i Romana Jankowskiego. Zbigniew Krakowski, kask czerwony, Roman Jankowski, kask żółty, a obok nich w tym wyścigu wystąpią w kasku niebieskim Zoltan Hajdu. Jest to stranieri miejscowego kolejarza Remak Opole, reprezentant Węgier, jeden z czołowych zawodników Europy. I w kasku białym zobaczymy zawodnika drugoligowego Śląska Świętochowice, Leszka Matysiaka. Tak więc wyścig trzeci, na starcie którego, powtarzam, Leszek Matysiak, Zbigniew Krakowski, Zoltan Hajdu i Roman Jankowski. Startowali, dobry start Zbyszka Krakowskiego, ale na pierwsze miejsce wychodzi Węgier Zoltan Hajdu, drugi jest Roman Jankowski, trzeci Zbigniew Krakowski i czwarty Leszek Matysiak. Zdecydowana przewaga reprezentanta Węgier. Zoltan Hajdu drugi sezon startuje w barwach kolejarza Remak Opole, zna bardzo dobrze opolski tor, jeździ nad ziemię, jest bardzo waleczny, prezentuje dobrą technikę jazdy, jest jednym z faworytów dzisiejszych zawodów. Na Państwa ekranie właśnie na drugiej pozycji jadący Roman Jankowski, trzeci jest Zbyszek Krakowski i stawkę zawodników zamyka Leszek Matysiak ze Śląska Świętochowice. Punkty zdobywa Zoltan Hajdu, 2 Roman Jankowski, 1 punkt dla Zbigniewa Krakowskiego i bez punktu w tym wyścigu jest Leszek Matysiak. A ja wspomnę tylko, jak było w pierwszym turnieju opolskim, który rozegrany został w ubiegłym roku. Wtedy zwyciężył Zbigniew Krakowski i on został zaproszony do Opola jako obrońca głównego trofeum. Dziś jednak w pierwszym swoim wyścigu zdobył zaledwie 1 punkt. I przed nami wyścig szósty. Prezentujemy Państwu wyścig szósty, na starcie którego oglądamy w kasku białym Ryszard Przygódzki, w kasku czerwonym Sławomir Drabik, w kasku niebieskim Zbigniew Krakowski i w kasku żółtym Jacek Gomulski. Tak więc od góry ekranu Sławomir Drabik, Zbigniew Krakowski, Jacek Gomulski i Ryszard Przygódzki.
wystartowali. Bardzo dobrze wystartował Sławomir Drabik, zawodnik włókniarza Częstochowa, jest na prowadzeniu. Za nim Jacek Gomułski, trzeci Zbigniew Krakowski i stawkę zamyka reprezentant gospodarzy Ryszard Przygódzki. Drabik przed Gomułskim. Obaj zawodnicy reprezentują drugoligowe kluby. Mocno naciskany przez Jacka Gomułskiego, Sławomir Drabik przywozi 3 punkty do mety, 2 punkty Jacek Gomułski, 1 punkt dla Zbigniewa Krakowskiego i bez punktu w tym wyścigu jest Ryszard Przygódzki z kolejarza Remak Opole. Za chwilę przed nami kolejny wyścig, wyścig 7, w którym zapowiadają się niebywałe emocje, bowiem na starcie zobaczymy Zoltana Hajdu, który zdecydowanie wygrał w swoim pierwszym wyścigu, Dariusza Frigerta z Rowu Rybnik, Adama Łabęckiego, który w pierwszym swoim wyścigu zdobył 2 punkty i Andrzeja Huszcze, zawsze walecznego, zawsze ambitnego zawodnika Morawskiego Zielona Góra. Od góry ekranu Hajdu, Fligert, Łabęcki i Huszcza. Bardzo dobrze wystartował Zoltan Hajdu i Dariusz Fligert. Kto na pierwszej pozycji? Fligert wychodzi na prowadzenie. Za nim Hajdu, trzeci jest Huszcza i czwarty Adam Łabęcki. Na prowadzeniu zawodnik Rybnickiego Rowu. Ale przypominam, Zoltan Hajdu drugi sezon startuje na tym torze. Tor opolski należy do trudnych torów. Zbliżony jest geometrią do torów angielskich. Krótki, na którym można pokazać naprawdę dużo walki. Nadal na prowadzeniu Dariusz Fligert, ale naciskany jest przez Zoltana Hajdu. Zoltan Hajdu tanio skóry zapewne nie sprzeda, tym bardziej, że jeździ przed własną publicznością. Atak Zoltana Hajdu po zewnętrznej, Hajdu kask czerwony, Fligert kask niebieski, ostatnie metry, jednak Hajdu, Zoltan Hajdu zdobywa 3 punkty, 2 punkty Dariusz Fligert, 1 punkt Andrzej Huszcza i bez punktu w tym wyścigu Adam Łabęcki. W kolejnym wyścigu na torze zobaczymy Romana Jankowskiego, a jego przeciwnikami będą Jacek Krzyżaniak z Apatora Torun, Laszlo Bodi, reprezentant Węgier, startujący na co dzień w barwach KKŻ-u Krosno i Robert Sawina. Jest to wyścig 8. Na starcie, powtarzam, w kasku czerwonym Laszlo Bodi, w niebieskim Robert Sawina, w białym właśnie próbujący motocykl Roman Jankowski i w żółtym Jacek Krzyżaniak. Dwóch zawodników Apatora Torun kontra Roman Jankowski z Unii Leszno i Laszlo Bodi z KKŻ-u Krosno. Startu, powtarzam, 8 wyścig, bardzo dobrze ze startu wyszedł Laszlo Bodi, przy krawężniku atakuje Roman Jankowski, a po zewnętrznej ucieka Robert Sawina. Robert Sawina na prowadzeniu w kasku niebieskim, na drugim miejscu Laszlo Bodi, w białym Roman Jankowski próbujący atakować Laszlo Bodiego i stawkę zawodników zamyka Jacek Krzyżaniak. Sawina niezagrożony na prowadzeniu, Bodi drugie miejsce, Jankowski za reprezentantem Węgier w kasku białym Roman Jankowski i stawkę zamyka Jacek Krzyżaniak. Robert Sawina
słaby miał początek tegorocznego sezonu, ale od połowy sezonu złapał jakby rytm, jeździ coraz lepiej. Ostatnio w Ostrowie na turnieju Złotego Kasku wywalczył awans do finału, który odbędzie się we Wrocławiu. Dziś także prezentuje wysoką formę. Robert Savina zdobywa 3 punkty w tym wyścigu. Drugi na mecie jest Laszlo Bodi, trzeci Roman Jankowski i czwarty Jacek Krzyżaniak. I po dwóch seriach startów bez porażki w opolskim turnieju są Zoltán Hajdu i Karol Lis, obaj reprezentujący barwy miejscowego kolejarza. A spośród gleszczynian Adam Łabęcki zdobył 2 punkty, Roman Jankowski 3 punkty i Zbyszek Krakowski także 2 punkty. Przed nami wyścig kolejny, jest to wyścig 10, na starcie którego stanął ponownie Roman Jankowski w kasku czerwonym. Bardzo dobry start Romana Jankowskiego. Jankowski w tym wyścigu startuje na GM-ie. W dwóch pierwszych swoich pojedynkach startował na jawie, jednak nie był zadowolony z tego motocykla. Przesiadł się na GM-a i proszę bardzo, jak skutecznie walczy z rywalami. Jest już na prowadzeniu Jankowski, na prowadzeniu drugi, za nim Andrzej Musiolik z Rybnickiego Rożu. W kasku żółtym w tym wyścigu jedzie Andrzej Huszcza i w kasku białym Dariusz Fliger. Jankowski zdecydowana przewaga, za nim Musiolik, Fliger i wielka niespodzianka na czwartej pozycji kapitan drużyny Morawskiego Zielona Góra, rówieśnik Romana Jankowskiego, Andrzej Huszcza. Punkty dla Romana Jankowskiego w tym wyścigu, 2 punkty dla Andrzeja Musiolika, zdrowy Rybnik, 1 punkt na swoje konto wpisuje Dariusz Fliger i bez punktu w tym wyścigu jest Andrzej Huszcza. A przed nami za chwileczkę wyścig 12, w którym oglądać będziemy Laszlo Bodiego z Węgier, Adama Łabęckiego z Unii Leszno, Zbyszka Krakowskiego, także zawodnika Unii Leszno i Stanisława Pogorzelskiego. Jest to pojedynek dwóch leszczynian kontra zawodnik Węgier i zawodnik reprezentujący barwy kolejarza Rema Gopole. W kasku czerwonym na prowadzeniu przez chwilę był Stanisław Pogorzelski, ale leszczynianie atakują i Adam Łabęcki jest już na prowadzeniu. Na drugim miejscu Zbigniew Krakowski, trzeci Laszlo Bodi, ale Bodi atakuje. Jest to waleczny zawodnik startujący na bardzo szybkim motocyklu, jest już na drugim miejscu i rzuca się w pogoń za Adamem Łabęckim. Łabęcki nadal na prowadzeniu. Bodi drugi, trzeci Krakowski i stawkę zawodników zamyka reprezentant kolejarza Remak Opole Stanisław Pogorzelski. Łabęcki przed Bodim, Krakowskim i Pogorzelskim. Dość bezpieczna przewaga Łabęckiego na prowadzeniu, kask niebieski, ale teraz zbliżył się, znacznie zbliżył się reprezentant Węgier do Adama Łabęckiego. Adam Łabęcki robi drobne błędy, ale czy dowiezie zwycięstwo w tym wyścigu? Ponownie motocykl podnosi Adama Łabęckiego po zewnętrznej, próbuje wykorzystać to Laszlo Bodi i ostatnie metry, jednak Laszlo Bodi, obłysk szprychy, Laszlo Bodi szybszy na mecie, 3 punkty dla reprezentanta KKŻ-u Krosno, 2 punkty dla Adama Łabęckiego w tym wyścigu, 1 punkt przywozi do mety Zbigniew Krakowski i bez punktu w tym wyścigu jest Stanisław Pogorzelski. Po trzech seriach startów na prowadzeniu nadal niezagrożony Zoltán Hajdu, który zgromadził 9 punktów. Jest to komplet punktów w tym turnieju. Po 6 punktów mają Karol Lis, Laszlo Bodi, Jacek Gomulski i Roman Jankowski. A przed nami wyścig 13, na starcie którego oglądać będziemy ponownie dwóch reprezentantów Unii Leszno. W kasku czerwonym Adama Łabęckiego i w niebieskim Romana Jankowskiego. W białym obok nich Sławomir Drabik i w żółtym zawodnik kolejarza Remak Opole Karol Lis. Karol Lis bardzo dobrze zna obieg opolski i zapewne będzie bardzo groźnie w tym wyścigu. Wystartowali. Kto pierwszy? W pierwszym wirażu Łabęcki. Obok niego Jankowski. Leszczynianie już są na prowadzeniu. Jankowski, kask niebieski, Łabęcki, kask czerwony. Na trzecim miejscu Sławomir Drabik i w kasku żółtym stawkę zamyka zawodnik kolejarza Opole Karol Lis. Jankowski przed Łabęckim, Drabikiem i Lisem.
Jest to trzecia seria, przepraszam, jest to czwarta seria występów każdego z zawodników. Jankowski zdobywa 3 punkty, Łabęcki 2 punkty, 1 punkt do mety przywozi Sławomir Drabik i bez punktu Karol Lis. A ja Państwa poinformuję, że także w czwartej serii nie doznał porażki Zoltan Hajdu i ma na swoim koncie po 4 seriach startów 12 punktów i niezagrożony przewodzi w turnieju. Leszczynianie, Roman Jankowski ma 9 punktów i jest w ścisłej czołówce zawodów. Adam Łabęcki zgromadził do tej pory 6 punktów, a Zbyszek Krakowski 3 punkty. I przed nami wyścigi ostatniej serii. Jest to wyścig 18, na starcie którego stają Leszek Matysiak w kasku czerwonym, w niebieskim Ryszard Przygódzki, w białym Adam Łabęcki i w żółtym Jacek Krzyżaniak. Jest to ostatni występ całej czwórki zawodników w dzisiejszym drugim opolskim turnieju sponsorów. Powtarzam, Matysiak, Przygódzki, Łabęcki i Krzyżaniak. Adam Łabęcki, przypominam, ma do tej pory na swoim koncie 6 punktów. Wyścig 18, wystartowali. Po zewnętrznie w kasku białym próbuje atakować Adam Łabęcki, ale na prowadzeniu jest już Matysiak w kasku czerwonym, w kasku niebieskim Przygódzki, zawodnicy drugoligowi na czele stawki. Adam Łabęcki próbuje po zewnętrznej atakować. Także przy krawężniku atakuje Jacek Krzyżaniak. Bardzo dużo w tym momencie dzieje się na torze. Powiem, tor jest trudny technicznie i można nawiązywać walkę na tej nawierzchni toru. Matysiak przed Przygódzkim. Jest to swego rodzaju niespodzianka, bowiem Leszek Matysiak jak do tej pory nie zdobył w dzisiejszych zawodach żadnego punktu. Matysiak, Przygódzki, Krzyżaniak i jako czwarty w tym wyścigu jedzie Adam Łabęcki. Tak, wyścig zakończył się niespodzianką. Jako pierwszy linię mety mija Leszek Matysiak. Dla niego wpisujemy w program 3 punkty. Drugie miejsce dla Ryszarda Przygódzkiego. 1 punkt zdobywa Jacek Krzyżaniak i bez punktu Adam Łabęcki. Tak więc Adam Łabęcki z dorobkiem 6 punktów kończy zawody. Przed nami wyścig 19, na starcie którego oglądamy w kasku czerwonym Andrzeja Huszcze i w kasku niebieskim Romana Jankowskiego, odwiecznych rywali, którzy wiele lat już toczą boje na żużlowych torach. W kasku białym Stanisław Pogorzelski i w żółtym walecznie jeżdżący w dzisiejszych zawodach Jacek Gomulski ze startu Gniezno, będący również w czołówce zawodu. Wyścig 19, wystartowali bardzo dobrze w pierwszym łuku. Już jest na prowadzeniu Andrzej Huszcza. Po zewnętrznej próbuje atakować Roman Jankowski. Huszcza przed Jankowskim, Gomulskim i stawkę zawodników zamyka Stanisław Pogorzelski. Oj, cóż za wspaniała walka Huszcza, Jankowski z tyłu. Także próbuje do rywalizacji włączyć się Jacek Gomulski. Nadal jednak nic się nie zmienia. Huszcza przed Jankowskim, Gomulskim i kilkanaście metrów z tyłu stawkę zawodników zamyka Stanisław Pogorzelski. Popularny Tomek z Zielonej Góry na prowadzeniu. Nie wiodło mu się w dzisiejszych zawodach najlepiej. Jednak w tym wyścigu udowadnia swoją dużą klasę. Huszcza przed Jankowskim, ale po zewnętrznej próbuje atakować Jacek Gomulski. Jaki będzie finał sprawy? Przechodzi jednak Romana Jankowskiego. Gomulski na drugiej pozycji. Szkoda, bowiem potrzebne były punkty Romanowi Jankowskiemu w końcówce zawodów. Kończy się wyścig 19. Przypominam, jako pierwszej linię mety mija Andrzej Huszcza. Dla niego 2 punkty dla Jacka Gomulskiego, 1 punkt dla Romana Jankowskiego. Bardzo ciekawa sytuacja wytworzyła się w dzisiejszych zawodach, bowiem z kompletem punktów zwycięzcą został Zoltan Hajdu, a czterech zawodników właśnie startujących w wyścigu barażowym, tym, którym Państwo oglądają, zgromadziło po 10 punktów i walczą o miejsca na podium. W kasku czerwonym Andrzej Huszcza, w niebieskim Roman Jankowski, w białym Jacek Gomulski.
i w żółtym La Slobodi. Niestety Roman Jankowski spada na ostatnią pozycję, na prowadzeniu jest Andrzej Huszcza. Drugi w kasku białym Jacek Gomulski, w żółtym La Slobodi. I powtarzam, stawkę zawodników zamyka kapitan i trener Unii Leszno Roman Jankowski. Huszcza na prowadzeniu, zdecydowanie rozjeździł się w drugiej części zawodu, wygrał poprzedni wyścig z Romanem Jankowskim i teraz także prowadzi niezagrożony. Huszcza przed Gomulskim, Bodim i Jankowskim. Jeśli Huszcza dowiezie zwycięstwo, będzie miał w zawodach zapewnione drugie miejsce. Zawodnik, który zajmie w tym wyścigu drugie miejsce, automatycznie w zawodach zajmie trzecią lokatę. Walczą Bodi i Gomulski. Ponownie Gomulski wychodzi na drugą pozycję, a niezagrożony prowadzi Andrzej Huszcza, drugi Gomulski i kolejny atak dla Slobodiego. Udowodnił, że potrafi jeździć, potrafi rywalizować na tym torze. Pokonał w trakcie zawodów Adama Łabęckiego na ostatnich metrach, jednak Gomulski jako drugi kończy wyścig. Zwycięzcą zostaje Andrzej Huszcza, trzecie miejsce dla Slobodiego i czwarte dla Romana Jankowskiego. Tym samym Roman Jankowski ukończył zawody na piątym miejscu, a powtarzam, zwycięzcą turnieju został Zoltán Hajdu, reprezentant kolejarza Remak Opole i reprezentant Węgier, zdobywca kompletu punktów. Właśnie Zoltán Hajdu odbiera nagrody. Skóra ufundowana przez jednego ze sponsorów, okazały puchar dla Zoltána Hajdu. Obok stoi Andrzej Huszcza. Przy Andrzeju Huszczy Jacek Gomulski, jest także Roman Jankowski. Andrzej Huszcza otrzymał w nagrodę wycieczkę siedmiodniową do Londynu. Jacek Gomulski pojedzie wraz z małżonką na 7 dni do Paryża. Dla Romana Jankowskiego komplet baterii słonecznych, a Karol Lis jako jeden z najlepszych zawodników krajowych reprezentujący kolejarza Remak Opole otrzymał okazały puchar. Przed naszym mikrofonem Karol Lis, opolanin, jeden z najlepszych zawodników kolejarza Remak Opole obok Zoltána Hajdu w dzisiejszych zawodach. Panie Karolu, był pan też najbardziej jeżdżącym chimerycznie zawodnikiem w dzisiejszych zawodach. Co było powodem zwycięstwa, czwarte miejsca? Pierwsze, czwarte miejsce po prostu podniosło mnie na starcie. A już była taka dosyć wyrównana stawka i wtedy dogonić to jest naprawdę bardzo ciężko. W następnym biegu no trochę Roman Jankowski tak za szeroko ze mną jechał i musiałem zamknąć gaz, żeby nie uderzyć w deski. I też spadłem na czwartą pozycję, później ataki już nic nie dały. Co było powodem słabszych startów? Podnosiło pana na starcie? Zmieniłem tarczowe sprzęgło zmieniłem i wtedy lepszy już był start, ale z kolei mnie waliło do góry i musiałem popuścić sprzęgło na następne biegi, żeby było w porządku. Jest pan jednak czołowym zawodnikiem kolejarza Remak Opole. Co z młodzieżą w tym klubie? Nie ma następców. No, szkolenie troszeczkę kuleje. Myślę, że na następny rok już to się zmieni. A jak sprawy finansowe w drugoligowych klubach, na przykładzie właśnie kolejarza Remak Opole? No, myślę, że po tym turnieju powinniśmy być już na zero spłaceni, także zaczynamy wszystko jakby od nowa. Prezentuje pan wszak duże umiejętności na drugoligowych torach. Czy nie myśli pan o przeniesieniu się do pierwszej ligi, do któregoś z klubów pierwszoligowych? Nie, no myślę, że to już jest taki schyłek kariery, także że raczej nie. Najwyżej jeszcze może w rodzinne strony do Łodzi kiedyś. Dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę bardzo, dziękuję.